Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na coś w połączeniu haulu z unboxingiem, ponieważ właśnie odebrałam paczki. Mam tutaj dwie paczki z ubraniami i jedną z kosmetykami. Nie jest tego może jakoś bardzo dużo, ale mam nadzieję, że Was zainteresuje. I co, może zaczniemy po prostu od ubrań. No nie zrobię tutaj może mierzymy, ale chętnie Wam pokażę, co zamówiłam. I pierwsza paczka jest to paczka ze sklepu Limango, proszę bardzo. Może jak wiecie, to jest to sklep, w którym można znaleźć naprawdę fajne marki ubraniowe i nie tylko zresztą, po atrakcyjniejszych cenach. Jest to taka strona z promocjami właściwie. No i ostatnio trafiłam na ciekawą promocję, no i nie mogłam się oprzeć i zamówiłam kilka rzeczy. A nie ukrywam, że ta firma od pewnego czasu mnie interesowała i jest to sklep Peleny Lala, proszę bardzo. I mam tutaj dwie koszulki i jedną bluzę, z tego co pamiętam. No i tak, mamy dwie koszulki. Nie ukrywam, że ta firma już od dawna mnie intrygowała, więc jak tylko trafiłam na takie promocje, no to nie mogłam sobie odmówić. I tutaj mamy taką koszulkę z napisem Lala. O. I ta jest trochę oversize'owa, jak widać. W sumie mogłam zamówić rozmiar mniejszy, ale chyba nie było. Ale myślę, że na lato do jakichś jeansów będzie jak najbardziej pasowało. Czarna z takim napisem Lala. Bardzo mi się podoba, chociaż fakt, że jest obszerna, ale myślę, że jakoś sobie poradzę. Bardzo mi się podoba i naprawdę czuć, że ten materiał jest taki, wiecie, milutki, przyjemny w dotyku. No. Tak się prezentuje mniej więcej. Mam nadzieję, że mikrofonu nie zasłoniłam za bardzo. I tak, tak się prezentuje pierwsza koszulka i faktycznie dobrze doradzali, żeby zamawiać rozmiary mniejsze. Kolejna koszulka jest to taka pastelowa, o, proszę bardzo, pina colada z takimi górami. Mamy błękitny, mamy taki ładny różowy, jest tutaj ananas, jak widać. O, proszę bardzo. Myślę, że całkiem ładnie wygląda. Tak wiosennie, wiosenno-letnio, tak wiosenno-letnio. No i takie ładne pastelowe kolory. Myślę, że teraz, jak już się zrobi ładnie, ciepło, to będzie idealnie. No szukałam czegoś takiego, szczerze mówiąc, pastelowego, bo jakoś zachciało mi się ładniejszych kolorów. Całkiem porządnie wygląda i jest taka bardziej rozciągliwa. Zresztą ta czarna też, jakby z elastanem było trochę. W sumie nie wiem nawet. Ta też jest w rozmiarze S. Ta czarna, więc no spokojnie mogłem wziąć jeszcze rozmiar mniejszy, ale nie wiem, czy było właściwie. Rozmiar S, no taka dużo luźniejsza mimo wszystko, ale to nie przeszkadza. Natomiast ta jest chyba w rozmiarze też S. Tak, i ta koszulka jest w rozmiarze... Ta koszulka jest w rozmiarze S. Tam, wiecie, na stronie Limango była podana taka właśnie notacja, żeby na wszelki wypadek zamawiać rozmiar mniejszy, bo dosyć są obszerne, ale myślę, że no, na pewno się zmieszczę. No, no nie ma rady. I mam jeszcze bluzę. O, taka, to będzie piękne. Taki chyba klasyk pelenowy. Taka czerwona, piękna bluza, tutaj z naszywką i napisem KISS. No tak, wydaje mi się, że to jest taki standard, no taka klasyczna bluza, najbardziej chyba znana też, jedna z najbardziej znanych. O. I tak, prezentuję się. Ja w sumie lubię takie czerwone bluzy, od razu dodają, wiecie, energii, takiej pozytywnej energii, tak, kopa do działania. W środku jest taka mięsista, zobaczcie, ja bardzo lubię takie właśnie wykończenia bluz, bo one są takie też cieplejsze, ale no nie kulkują się jak taki, wiecie, biały,
meszek. Czasami niektóre bluzy mają takie ocieplane i one no, są dosyć upierdliwe później w używaniu. To by było z Limango. Mam nadzieję, że ten filmik nie jest zbyt chaotyczny, ale dopiero wpadłam do domu i postanowiłam tak spontanicznie to wszystko nagrać. Tak, kolejna paczka jest z Reserved. Tak pokazuję, że bez danych. O, proszę bardzo, z Reserved. I właściwie w Reserved mnie zaintrygowała jedna rzecz, ale wiadomo, że z jedną rzeczą nie będę zamówienia robić. Także, żeby... Tak, żeby, wiecie, zamówienie samo jeszło, no to musiałam coś domówić jeszcze do tego. I mam tutaj... jakie to krótkie, ale fajnie w sumie. Taki krótki sweterek, taki ażurowy, biały w takie czerwone paski, również czerwony. I paski też uwielbiam bardzo. Chociaż w sumie... Tak się prezentuje. I to już jest rozmiar M. Z takimi trochę szerszymi ramionami. Myślę, że będzie fajnie wyglądać właśnie na te wiosenne dni, które mam nadzieję, że w końcu przyjdą. Tak bardzo ładnie wygląda. Chociaż na stronie Reserved bardzo dużo rzeczy mi się podobało, ale jednak ostatnio bardziej zwracam uwagę na składy tych wszystkich ubrań i wolę jednak coś bardziej naturalnego, zwłaszcza na gorętsze czasy. Tak, i to jest 100% bawełniany sweter, także mam nadzieję, że będzie się fajnie sprawdzał na te najbliższy czas. Co my tu jeszcze mamy? I kolejną rzeczą jest taki naszyjnik, proszę bardzo, taki kolorowy. No chciałam coś też takiego kolorowego, nie wiem, jakoś po tej zimie zachciało mi się kolorów w swojej szafie i na sobie. I tak właśnie on mi się spodobał. Ale najważniejsza gwiazda zamówienia z Reserved. Proszę bardzo, w takim ładnym woreczku. Nie wiem jeszcze, gdzie będę w nich chodzić. Raczej nie na zewnątrz, ale no nie mogę odpuścić. Proszę bardzo. O, tak. Klapki Kubota. Od kilku lat właściwie na nie polowałam, ale żadne mi się nie podobały. Często są w Biedronce, ale te kolory jakoś nigdy nie trafią na coś sensownego. Aż w końcu Reserved we współpracy z Kubota wypuściło takie oto piękne, różowe klapcioszki i mam swoje. Tak, no myślę, że bardziej będą, nie wiem, po domu albo tak, myślę, że po domu bardziej w nich będę chodzić. No na zewnątrz raczej nie będę wychodzić. Niech, no chyba, że na jakiś basen, może gdzieś na jakiś wyjazd, wiecie, tak po hotelu. No jeszcze to przemyślę, ale tak, no są przepiękne, takie różowe. No i Kubota. No boskie są. Co prawda w tej kolekcji były jeszcze bluzy chyba, swetry i czapki, ale co klapki, to klapki, prawda? Klasyka, ale taka w nowoczesnym wydaniu, proszę bardzo. Jak najbardziej. I z ubrań właściwie byłoby to na tyle, ale mam jeszcze jedną paczkę z kosmetykami z Minty Shop. Ja uwielbiam zakupy właśnie w drogeriach internetowych i to bez względu, w sumie nie mam jakiejś jednej swojej ulubionej. Ale tak, pokończyło mi się kilka. Potrzebowałam dwóch rzeczy, a ostatecznie wyszło troszkę więcej tych rzeczy. I tak ładnie prezentuje się środek paczki. I za to uwielbiam Minty Shop, za te piękne torebki papierowe. One są tak śliczne, że aż po prostu żal je później wyrzucać. Proszę bardzo. I co? I może po prostu zmienię kadr, żebyście lepiej widzieli moje małe grzeszki kosmetyczne. No dobra, i przechodzimy do takiego kadru, żebyście lepiej wszystko widzieli, co... Udało mi się upolować, no w sumie tak, nie, dwie rzeczy są z promocji chyba, albo nawet trzy, już nawet nie pamiętam. I zaczynamy od początku. Tutaj mam tonik do twarzy z Eveline, matująco normalizujący.
ostatnio kosmetyki mi się bardzo dobrze sprawdzają i te, wiecie, do makijażu i myślę, że te pielęgnacyjne też się bardzo fajnie sprawdzą. Tak, a tonik już mi się prawie kończy. Tak, tu mamy konopię, kombuczę oraz juzu. O, skóra młoda z niedoskonałością. No dobra, ja może nie mam takiej skóry młodej, ale niedoskonałości się pojawiają, zwłaszcza w tym okresie, wiecie, wiosenno-letnim. Myślę, że się coś takiego całkiem fajnie sprawdzi. Zresztą wszystkie te składniki dobrze mi się sprawdzają w innych kosmetykach, także że myślę, że... Znaczy mam nadzieję, że się dobrze sprawdzi i na pewno dam Wam znać. Tak, kolejną rzeczą jest w końcu filtr do twarzy z Holiki Holiki, ten aloesowy. No przyznaję, że u mnie te filtry to tak średnio wychodzi. Jedyne filtry, szczerze mówiąc, do tej pory to są te, wiecie, z kremów na dzień, ewentualnie z podkładów, czyli maksymalnie chyba 20 SPF. Tego, co kojarzę, no ale w końcu przyszedł ten moment i postanowiłam troszeczkę wzmocnić tą swoją ochronę. No wiadomo, że też klimat się zmienia. Tak, no i 50 z Holiki, najsłynniejszy w sumie filtr. Tak, na pewno też przetestuję i chętnie Wam dam znać, co o tym myślę. No i teraz przechodzimy do najfajniejszej części, czyli do kolorówki. No ja wiem, że miałam ograniczyć, ale kilka rzeczy nie zaszkodzi. I tak, tu mam tuż do rzęs z odżywką, więc to mnie najbardziej zaintrygowało. Takie dwa w jednym z Paese. O, tak. Ten chyba ostatni Eigasm. No jestem ciekawa, jak to będzie się sprawować, zwłaszcza ten tuż, wiecie, w połączeniu z odżywką. O, dająca objętość. Bardzo jestem tego ciekawa i fajnie, że jest zawinięte, za to uwielbiam drogerie internetowe, za tą pewność, że nikt tego nie macał wcześniej. No ale tak, i do tego mam cztery rzeczy z kolorówki i wszystko w sumie z Golden Rose. Ostatnio wypuścili całkiem ciekawą kolekcję. Tak, zaczniemy od produktów do ust i mamy tutaj Stay Matte Lip Color oraz błyszczyk Miss Beauty, proszę bardzo. Bardzo ładne kolory, że w duecie będą też bardzo fajnie się uzupełniać. Tak, pomadkę mam w kolorze 04 Candy Love. Natomiast tutaj błyszczyk 3D, ciekawe, o, Deep Glow Shine. I ja mam go w kolorze 02 Baby Pink, czyli wszystko takie delikatne, różowe, słodkie. Myślę, że idealne na te cieplejsze dni, które mam nadzieję, że naprawdę szybko nadejdą. I dwie kredki. Kredki do oczu akurat uwielbiam. To jest rzecz, którą chętnie testuję. I zdecydowałam się na dwa kolory, chociaż było tam chyba z 6 albo i więcej. Mam taki piękny fioletowy oraz taki piękny żółty. Tu mam Charm Yellow oraz Vivid Purple. Tak, takie dwie kredki. Myślę, że będą też bardzo ładnie razem wyglądały. I tak, no i chętnie Wam w najbliższym czasie pokażę, jak ta kolorówka prezentuje się na twarzy. Jak się z nimi można pobawić. Zwłaszcza tymi kredkami, jestem ich bardzo ciekawa. I tak, i mam nadzieję, że taki dosyć spontaniczny i mam wrażenie, że lekko chaotyczny film Wam się spodoba. I też mam nadzieję, że częściej będę do Was przychodzić z holami i takimi właśnie open boxami. Tak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie kciuka do góry oraz zapraszam do subskrypcji mojego kanału, żeby być z filmikami na bieżąco. Ja dzisiaj się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!